Cześć! Już niedługo jedno z najważniejszych świąt, czyli Dzień Matki. W zeszłym roku pokazywaliśmy Wam, jak zamiast typowych fartuszków i kosmetyków wręczyć naszym mamom samodzielnie wykonane prezenty. Zanim jednak przedstawimy Wam kolejne pomysły, musimy pochwalić się, że za tydzień będziemy świętować setny odcinek na naszym kanale. Z tej okazji stworzymy dla Was specjalny odcinek Q&A, w którym odpowiemy na 100 Waszych pytań. Zadawajcie je do końca tygodnia w komentarzach pod filmem, poprzedzając wpis literką P w nawiasie kwadratowym. Okej, teraz zapraszam Was do oglądania. Laurki na Dzień Matki to popularny prezent, który mogą zrobić nasi młodsi widzowie. Specjalnie dla nich pokażę, jak wykonać świetną, trójwymiarową kartkę, która zaskoczy każdą mamę. Zobaczcie. Na początku składam kartkę A4 na pół, przecinam ją i ponownie rozdzielam na dwie połówki. Do wykonania kartki będziecie potrzebować 7 takich elementów. Możecie użyć różnych kolorów. Ja wybrałem 3 czerwone i 4 łososiowe. Każdą część składam 2 razy, a następnie zaginam rogi od zamkniętych wierzchołków. Teraz tworzę 2 mniejsze trójkąty i wykonuję lekko zaokrąglone cięcie w kształcie połówki serca. W ten sposób otrzymamy pojedynczy kwiat. Z pozostałych kartek robię jeszcze 6 takich elementów, po czym cieniuję wszystko kredkami według własnego uznania. Z każdego kwiatu wycinam po jednym płatku, a resztę sklejam. W ten sposób otrzymaliśmy takie oto przestrzenne kwiaty, które teraz składam na pół. Zabieramy się teraz za klejenie. Pamiętajcie, aby zawsze stawiać tylko małą kropkę kleju w górnej części płatka. Do zewnętrznych płatków przyklejam po jednym elemencie i łączę całość od góry kolejnym kwiatkiem. Ponownie do boków przyklejam po złożonej części i po raz kolejny łączę wszystko ostatnim już elementem. Tak złożone kwiaty przyklejam do kartki, najpierw do jednej strony, a potem do drugiej. Po ozdobieniu naszej laurki efekt z pewnością będzie zaskakujący. W ten sposób udało mi się stworzyć urokliwą kartkę z życzeniami. Spróbujcie sami i pamiętajcie, że Wasze mamy zawsze docenią to, co zrobicie samodzielnie. Odcisk rączki czy stópki własnego dziecka to świetny prezent na Dzień Matki, a także ciekawa rodzinna pamiątka. Jako że moja Nikola ma zaledwie 14 miesięcy, zrobię w jej imieniu niespodziankę dla jej mamy, wykorzystując do tego celu masę solną. Na początku wlewam do miski pół szklanki wody i dodaję po szklance soli i mąki. Następnie wyrabiam ciasto, dodaję kilka kropel czerwonego barwnika spożywczego i wszystko ugniatam na jednolitą masę. Teraz drukuję serce z szablonu, który możecie pobrać z opisu pod filmem, a po wycięciu wykrajam jego kontury z rozwałkowanego ciasta. Jak widzicie, na jednej stronie odcisnąłem dłoń Nikoli, a na drugiej jej stópkę. Czas więc utrwalić nasze dzieło. Przed pieczeniem wykonuję nożem jeszcze niewielkie napisy. Całość wkładam do piekarnika rozgrzanego do 120 stopni Celsjusza na 3 godziny. Po tym czasie masa solna stwardnieje i nie będzie już plastyczna. Pozostało tylko opakować ładnie nasz prezent i niespodzianka na Dzień Matki jest gotowa. Taka pamiątka jest naprawdę bardzo prosta do wykonania, a będzie cieszyć oczy przez długie lata. Myślę, że każda mama ze wzruszeniem wróci do dnia, w którym taki prezent otrzymała. Z doświadczenia wiem, że nawet najprostsze prezenty, w których wykonanie wkładamy całe serducho, są bardzo cenne dla naszych mam. Dziś pokażę Wam pewien pomysł, który możecie wykonać samodzielnie. Zobaczcie. W pierwszej kolejności na papierze pergaminowym rysuję kredkami świecowymi obrazek, w którym umieszczam też jakiś napis dla mamy. Pamiętajcie, że napis musi być zrobiony koniecznie w lustrzanym odbiciu. Kiedy arcydzieło będzie gotowe, owijam nim białą świecę i całość rozgrzewam suszarką lub opalarką. Po chwili mój rysunek wtopi się w świeczkę i gotowe. Co prawda nie mam talentu jak Picasso, ale to akurat wiem. Wiem też, że każda mama, która otrzyma od swojego dziecka taki prezent, będzie miło zaskoczona. Sami się przekonajcie. Nasze mamy, tak jak większość z nas, lubią desery. Dlatego w ich święto warto przygotować im coś specjalnego. A co? Zobaczcie sami. Na początku przygotowuję galaretkę truskawkową według przepisu na opakowaniu. W międzyczasie kroję truskawki na kawałki i umieszczam je w szklankach. Kiedy galaretka wystygnie, zalewam ją truskawki i całość ustawiam pod kątem. W
czasie, kiedy tężeje, nacinam truskawki, tworząc z nich różyczki. Na koniec pozostało uzupełnić szklankę bitą śmietaną i udekorować. Taki deser z pewnością pozostanie w pamięci waszych mam. Spróbujcie sami. Myślę, że wiele mam uwielbia poranki z filiżanką kawy w ręce. Zaraz pokażę wam szybki patent, jak udekorować kubek tak, aby stał się wyjątkowy. Oglądajcie. Na początku wlewam do miski letnią wodę i dodaję po kilka kropel lakierów do paznokci. Kiedy kolory się rozejdą, delikatnie zanurzam w nich kubek i pozostawiam go do wyschnięcia. Jak sami widzieliście, wystarczy dosłownie kilka chwil, aby zwykły biały kubek przeistoczyć w dzieło sztuki. Ja na co dzień nie mam do czynienia z lakierami do paznokci, ale myślę, że jeżeli wy poświęcicie trochę czasu, to efekt będzie jeszcze lepszy. Dzięki takim prezentom wasze mamy z pewnością będą dumne z tego, jak kreatywne potomstwo wydały na świat. Pamiętajcie o pytaniach na nasz 100. odcinek, a jeśli chcecie nieco pomajsterkować, to wpadnijcie na kanał Castorama Polska, gdzie znajdziecie znacznie więcej filmów z naszym udziałem. Do zobaczenia już wkrótce.